Polska mówi, Bogdan Urka. Dzień dobry. Polska mówi dzisiaj o rozmowie kwalifikacyjnej. Moim gościem jest pani Magdalena Mrozek, doradca zawodowy. Dzień dobry. Parę miesięcy szukamy pracy. Wreszcie udaje się umówić na rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą. No stres potworny. Jak przygotować się do takiej rozmowy? Tak, no rozmowa kwalifikacyjna rzeczywiście jest taką sytuacją stresującą. Można ją porównać do egzaminu, w której no, jesteśmy w jakiś sposób oceniani, sprawdzani, zadawane są nam pytania. No, jak się przygotować? To tak naprawdę rzeczywiście głównym tematem rozmowy kwalifikacyjnej jesteśmy my sami. Czyli to przygotowanie powinno dotyczyć nas, czyli takiej wcześniej rozpoznania, jakby przypomnienia sobie, kim ja jestem, ile jestem wart, tak? Tak, dokładnie, kim ja jestem w obszarze zawodowym, gdzie ważne jest to, gdzie pracowaliśmy wcześniej, zakresy zadań, które realizowaliśmy w pracy, jakie są nasze kompetencje, o to będziemy na pewno pytani, czyli ten obszar zawodowy podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest bardzo mocno poruszany. Ale również ważnym obszarem poruszanym podczas rozmów kwalifikacyjnych jest taki obszar osobowościowy. Można powiedzieć, że to nie jest obojętne, jaką ktoś jest osobą, tak? Pracując w zawodzie, nie wiem, sekretarki czy hydraulika, o którym już mówiliśmy. To tak naprawdę te nasze cechy osobowościowe, temperamentalne określają styl pracy, w jaki sposób będziemy wykonywać te zadania. To właśnie dlatego do niektórych specjalistów jesteśmy w stanie czekać 3 miesiące do lekarza na przykład, pomimo że są terminy do innej osoby. Najczęściej ze względu na styl pracy, określony sposób. No tak, ale czy podczas takiej rozmowy kwalifikacyjnej ja mam udawać kogoś innego? Nie, jak najbardziej mam być sobą, bo to jest taka podstawowa zasada, że mamy być uczciwi, tak? Uczciwi wobec siebie, uczciwi wobec pracodawców. Ta uczciwość polega na tym, że nie mówimy kłamstw, to na pewno. Natomiast nie musimy wszystkiego powiedzieć. Pyta Pan o przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, więc to przygotowanie powinno polegać na tym, że mam taką refleksję o sobie, tak? Czyli jaką jestem osobą, czy na przykład lubię intensywne kontakty z ludźmi, czy wolę pracować bardziej jednak w izolacji, jak reaguję na stres, czy jestem osobą taką bardziej reaktywną, czy wręcz przeciwnie, potrzeba jakby wielu zdarzeń. Tak, dokładnie. No więc to jest taki drugi obszar, ten osobowościowy. Natomiast trzecim obszarem, który też jest poruszany podczas rozmów kwalifikacyjnych, to jest obszar motywacyjny. Czyli pracodawcy pytają nas o to, jaką konkretnie mam motywację do tego, żeby pracować w branży, w której chcę pracować, na stanowisku, o które się staram, czy w firmie. To przygotowanie powinno polegać na takim no, też zebraniu informacji o firmie, do której idę. To nie jest obojętne, czy rzeczywiście jakby warto poświęcić czas wcześniej, żeby wiedzieć, to pokazuje czym jakieś się firma... tam zaangażowanie emocjonalne w tą firmę. Tak, na pewno. Czyli jakby w tym procesie szukania pracy różnych informacji szukamy. Na tym etapie, na etapie przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej, szukamy informacji o tej konkretnej firmie. Musimy się oczytać, tak? Jaka jest oferta tej firmy, struktura organizacyjna, żeby później podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie pytać o rzeczy, które są dostępne w internecie albo w ulotkach danej firmy. Czyli no, na pewno warto w tych trzech obszarach się przygotować. No, sama rozmowa kwalifikacyjna, to przygotowanie, no to jest też kwestia takiego zadbania o siebie dzień wcześniej, tak? Czyli zadbanie o odpowiednią ilość snu, śniadanie,
o wygląd również, żeby zadbać o to, żeby fryzura była odpowiednia, odpowiedni strój. Zasada jest taka, że ubieramy się o ton bardziej elegancko, niż tego wymaga stanowisko pracy i taka codzienna praca. Czyli nie musimy na każdą rozmowę kwalifikacyjną w każdym zawodzie chodzić w garniturze czy kobiety w kostiumie, tylko bardziej dostosować ten strój do stanowiska i wtedy o ton bardziej elegancko. Przepraszam, ale od razu mam skojarzenie. Jeżeli aplikuję do pracy w korporacji, gdzie obowiązuje dress code, czyli garnitur, to co, o ton wyżej być ubranym, to mam przyjść nie, we fraku? Nie, no to wtedy garnitur po prostu, tak, dokładnie. Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem była pani Magdalena Mrozek, doradca zawodowy.